calzone, czyli taki wielki pieróg z pizzy. Składniki na ciasto. Pół kilo mąki. Trzy łyżeczki cukru. Dwie łyżeczki soli. Pół kostki drożdży. Mililitrów wody. I trochę oliwy z oliwek. Nasze ciasto będzie się robiło w maszynie, ale można zrobić to ręcznie. Składniki na nadzienie. Kukurydza, brokuł, cebula, dwa ząbki czosnku, domowy ser od cioci Michasi, salami, boczek, oliwki, pomidory z puszki i nasz sos, czyli reszta pomidorów, trzy łyżki przecieru pomidorowego, pieprz, sól, majeranek, słodka papryka i bazylia. Zaczynamy od pokrojenia cebuli. Podsmażymy razem z boczkiem, aby uzyskać lepszy smak. Ugotujemy brokuł w osolonej wodzie. W międzyczasie pokroimy oliwki, pomidory oraz na mniejsze kawałki ser. Czekamy na drobny czosnek. Bazę naszego sosu będę stanowić przecie pomidorowe, pomidory z puszki oraz posiadany czosnek, przyprawy oraz 4 listki czerwonej bazylii. Nasze ciasto się już wyrobiło, teraz uformujemy 4 równe części. Nasze uformowane kuleczki wstawiamy na 10 minut, aż urosną. Nasze ciasto już trochę odpoczęło. Teraz go rozwałkujemy
dodamy farsz. Składamy rogala i zamiatamy rogi. Rozwarkujemy następnego i dodamy składniki. Smarujemy sosem nasz rogal. Salami. Cebulkę. Boczek, trochę kukurydzi, pomidory, ser, oliwki, brokuł, na wierzch posmarujemy go jeszcze sosem. Oj. Lód i będą się gotować w temperaturze 180 stopni. Nasze kaldzone są gotowe. Teraz zobaczymy, jakie są środki. Zapraszamy na następne odcinki. Zostawcie lajka, suba. I do widzenia. Cześć!